serdecznie. Dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia na dzisiejsze spotkanie. Spotykamy się w Bibliotece Publicznej imienia Marii Konopnickiej, gdyż właśnie ten temat będzie tematem przewodnim dzisiejszego spotkania. O stanie aktualnym oraz propozycji, projekcie, jak może to wyglądać w przyszłości, będą dzisiaj mówić goście oraz gospodyni dzisiejszego spotkania. I pozwólcie panowie, że zacznę od przywitania pani gospodarz, pani dyrektor Marii Kołodziejskiej, dyrektor Biblioteki Publicznej imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach. Gościmy również zastępcę prezydenta miasta Suwałki, pana Romana Rynkowskiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach, pana Zdzisława Przełomca. Ja oddaję głos. Proszę o przedstawienie prezentacji. Szanowny. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo miło mi, że wszyscy Państwo przyszliście na to dzisiejsze spotkanie, bo w ten sposób zaczynamy oficjalne rozmowy o naszej bibliotece, mediatece. Nie wstydźmy się słowa biblioteka. Jest to słowo, które funkcjonuje wszędzie, na całym świecie. Mediateka, czyli te nowoczesne dodatki, będą częścią. Ale początek, pan minister. Podzieliliśmy się slajdami, więc każdy z nas będzie o to w różnym momencie mówił. Bardzo dziękuję pani dyrektor, szanowni państwo. Za państwa pośrednictwem chcielibyśmy rozpocząć taką dyskusję z mieszkańcami naszego miasta. Ta dyskusja już trochę się toczy. Ona właściwie sprowadza się do tego pytania, które jest na prezentacji. Po co jest nam potrzebna mediateka imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach? Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy kolejny duży, bardzo duży budynek kubaturowy jest w Suwałkach potrzebny. My chcemy dzisiaj przedstawić państwu obiektywne dane dotyczące stanu obecnego i tego, jak medioteka może wyglądać, jeżeli ją zrealizujemy. Te dane są potrzebne, myślę, naszym mieszkańcom, bo tych danych takich bardzo obiektywnych brakuje. Dane dotyczące stanu budynków, szczególnie tego budynku, w którym jesteśmy, i wizji mediateki takiej, jaka ona może być. A ja tylko wspomnę, że prowadzenie biblioteki jest obowiązkiem samorządu. To wynika z ustawy o bibliotekach i tam się mówi o tym, że każda gmina, każdy powiat ma obowiązek prowadzenia przynajmniej jednej biblioteki. Więcej powiem państwu, że w tej ustawie o bibliotekach jest artykuł 9, obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków i środków na działalność biblioteczną. I teraz chcielibyśmy za państwa pośrednictwem pokazać, jakie te warunki są. Ten obiekt, w którym jesteśmy dzisiaj, powstał ponad 30 lat temu, z tego co pamiętam, w zupełnie innym zamiarze. Tu miała być szkoła tańca. Nikt nie myślał o tym, że tu ma znaleźć się biblioteka i ten obiekt projektowano w zupełnie innym celu. Także apel tutaj do państwa, żeby te informacje, które dzisiaj państwu przekażemy, przekazać też mieszkańcom, ponieważ od jakiegoś czasu już prowadzimy takie ankiety wśród młodzieży. Prawie 500 osób, młodych osób z naszych szkół ponadpodstawowych takie ankiety wypełniło. Mówi się o kryzysie czytelnictwa, ale proszę sobie wyobrazić, że większość, to znakomita większość tych ankiet i opinii w nich wyrażonych dla medioteki jest jak najbardziej pozytywna. Większość młodych ludzi, a ich wypełniło tą ankietę 457, stwierdziło, że taki nowy obiekt w Suwałkach jest potrzebny i potrzebny dla tego właśnie młodego pokolenia. Będziemy mówić też o dalszych działaniach związanych z takimi konsultacjami z mieszkańcami dotyczącymi właśnie powstania medioteki. I teraz chcielibyśmy po kolei opowiedzieć, jak to wygląda, jakie są koszta,
i jak może to wyglądać w przyszłości. Obecnie, tak jak Państwo widzą, biblioteka to jest biblioteka z siedzibą główną, w której jesteśmy, ulica Emilii Plater, filia numer 1 ulica Szpitalna, filia numer 2 ulica Klonowa, filia numer 3 ulica Północna i dodatkowo dwie jeszcze niezależne jednostki, czyli znaczy działające w ramach biblioteki, czyli Mini Centrum i Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności SOWA na ulicy Innowacyjnej. Tutaj mają też Państwo dane dotyczące osób korzystających z biblioteki. Myślę, że tutaj komentarz Pani Dyrektor jest niezbędny, bo te dane są spore. Są obszerne. 122 tysiące osób przekracza progi biblioteki rocznie. To są osoby, które są w jakiś sposób zapisane. Niekoniecznie są to czytelnicy, bo czytelników mamy 10,5 tysiąca. Ale to są osoby, które przychodzą, wypożyczają książki, osoby, które uczestniczą w zajęciach, dzieci, młodzież i dorośli. Ci, którzy przychodzą na wystawy, na koncerty, na spotkania z autorami, na różnego typu warsztaty, którzy przychodzą w jakiś sposób są przeliczeni. Ale nie ma w tym tych osób, którzy przychodzą jako osoby towarzyszące, przy okazji obejrzą wystawy, albo dzieci pobawią się w klockach czy w piłkach, to już tego nie obejmuje. Ale wystarczy, że średnio 500 osób dziennie przychodzi do naszej biblioteki, do filii, do SOWY, do Milicentrum. Wydaje mi się, że jest to no niezły wynik. 10,5 tysiąca czytelników rocznie to jest 15% mieszkańców miasta. Jeśli tak popatrzy się na ilość mieszkańców, 15% to nie jest dużo. Ale statystyki ogólnopolskie pokazują, że jest to całkiem niezły wynik. Jesteśmy naprawdę powyżej średniej ogólnopolskiej, więc jest to dobra ilość. 33 tysiące uczestników zajęć i wydarzeń to są ci, którzy oprócz wypożyczania książek i oprócz korzystania z internetu, czyli i siedzenia w czytelni, bo w czytelni ludzie też pracują i różne potrzeby swoje tam spełniają, to są ci, którzy przychodzą do nas właśnie na spotkania, na wystawy, na koncerty, na zajęcia. 205 tysięcy wypożyczonych książek rocznie. Jest to bardzo dużo. A osób, które korzystają wyłącznie z wypożyczalni, wyłącznie wypożyczających, to jest prawie 80 tysięcy rocznie. Dobry wynik. Poprosimy dalej. I teraz, Szanowni Państwo, dane dotyczące finansów w obecnej lokalizacji. W ciągu ostatnich 15 lat na remonty budynku, bo mówimy tutaj o tym budynku, w którym jesteśmy, to te remonty pochłonęły ponad 2,5 miliona złotych. Oznaczało to w ciągu 15 lat, tak? Oznaczało to doraźne zapobieganie degradacji budynku. Głównie chodziło o remonty dachu. Ten dach jest, konstrukcja tego dachu jest dosyć skomplikowana, tak jak Państwo widzą. I pamiętam, że przy ostatnim remoncie, gdzie kwota była nieduża, bo tam chyba 30 tysięcy, chodziło o takie bardzo doraźne, biblioteka trzykrotnie chyba ponawiała zapytania ofertowe dotyczące remontu tego dachu, bo nie było chętnych. Bo wejście na ten dach oznacza albo rusztowania, albo użycie zwyżki, której nie ma gdzie ustawić, bo trzeba by to było robić z poziomu ulicy. I teraz to, co zostało już wydane, proszę zauważyć, że to jest kwota 2,5 miliona złotych, która w znaczący sposób jakoś nie poprawiła warunków pracy biblioteki, ale pokusiliśmy się o oszacowanie kosztów generalnego remontu tego budynku. No i takie ostrożne szacunki to jest około 14 milionów złotych. Główna kwota i największa to jest przebudowa dachu. Tutaj, jeżeli mówilibyśmy o tym miejscu i o tym, że biblioteka miałaby funkcjonować w dalszym ciągu w tej lokalizacji, to jest potrzebna
kompletna przebudowa dachu ze zmianą zupełnie jego konstrukcji, eliminacją tych załamań, bo to jest niefunkcjonalne i powoduje głównie to, że pomieszczenia biblioteki są zalewane. Ten budynek nie przeszedł też takiej kompleksowej termomodernizacji. Instalacja elektryczna jest stara. No i główne takie problemy to właśnie ten przeciekający dach, instalacja, o której mówiłem, wentylacja i inne mniejsze i większe problemy tego budynku. No oczywiście też Państwo pewnie dzisiaj tego doświadczyli, brak miejsc parkingowych, bo tutaj szczególnie w godzinach szczytu znalezienie miejsca jest bardzo trudne. Ja przyjechałem ponad pół godziny przed konferencją, trochę tak, żeby się przygotować, ale też, żeby bez problemu znaleźć miejsce parkingowe i się udało. Ale było jedno. Pójdziemy dalej. No i teraz już pani dyrektor. Może jeszcze dodam do poprzedniego slajdu. Możemy do poprzedniego wrócić jeszcze na chwilę. To zdjęcie z prawej strony to pokazuje, jak wygląda przestrzeń nad nami, czyli strych. Tam są pogniłe podłogi, nie podłogi, tylko belki, które są konstrukcyjne w dachu. Dach nie jest niczym izolowanym, tam jest zwyczajna, prawie żywa blacha. To czujecie Państwo, jak to jest gorąco. To jest efekt właśnie tego nieocieplonego, niczym nieizolowanego dachu, który się bardzo nagrzewa. Teraz lato. Zimą jest bardzo zimno, bo z kolei to niczym nie chroni. Termoizolacji nie ma żadnej. Środkowe zdjęcie pokazuje zalaną wypożyczalnię, która była remontowana 2 lata temu. Bardzo duże środki na to zostały wyłożone i efekt na tym zdjęciu tego co prawda nie widać, jak to jest już zagrzebione. Pomieszczenie tutaj, gdzie jest dział opracowania i gromadzenia za moimi plecami, to jest na drugim piętrze. W ubiegłym roku, jesienią, kiedy były niekorzystne wiatry i bardzo duży deszcz zacinał, zalało nam gromadzenie prawie do połowy. Trzeba było wynieść wszystkie księgi inwentarzowe, wszystkie książki, które tam były w opracowaniu, wyprowadzić pracowników. Woda spłynęła piętro niżej do wypożyczalni i zalewała zbiory, i jeszcze niżej na parter, gdzie mamy serwery. Więc budynek, który tak funkcjonuje, no, nie nadaje się do przechowywania i zbiorów papierowych, i zbiorów elektronicznych. Bo to czasami przychodzą po prostu strażacy, wyłączają nam cały budynek z użytkowania, bo twierdzą, że ta instalacja elektryczna, która jest w środku, jest niebezpieczna dla użytkowników. Mogę o tym opowiadać dalej, jeśli chcecie oglądać Państwo szczury i ślady po nich, możemy pójść na górę. Jeśli zobaczyć zagrzebione piwnice i w jakie książki trzymamy, bo takie są nieizolowane i przemakające magazyny, mogę też tam zaprowadzić. No, takie są warunki. Mini Centrum to jest budynek, który jest w naszym użyczeniu, bo właścicielem budynku jest ZWM. To jest taki malutki, każdorowy pawilonik przyklejony do tej wielkiej ściany suwalskiego Manhattanu. Z daleka widać, że ten budynek wysoki, z dużej płyty, tam są nieszczelności, w te nieszczelności dostaje się woda i to wszystko wpływa nam do Mini Centrum, bo jest przyklejony. Na dole widać tylko kawałki ścian, które są zalane i są mokre. Trzeba rezygnować z zajęć z dziećmi, nie można tam trzymać komputer, bo tam cała część musi być wyłączona, ze względu na to, że tam jest wszystko mokre i zalane wodą. Trzeba suszyć, no suszymy, ale jak długo można wyłączać część i tak małego pomieszczenia, bo tam jest ile? 170 metrów, to nie jest duże pomieszczenie na działalność mini centrum, no ale nie da się, nie da się w takich warunkach prowadzić zajęć. I tutaj też szacowaliśmy koszta. Koszt takiego remontu, który rzeczywiście wyeliminował, szczególnie to zalewanie, to jest około 1 000 000 zł. Pewnie tej wielkości środki pozwoliłyby na przystosowanie tego budynku. Tak jak zostało powiedziane, to właścicielem tego budynku jest biblioteka, to jest nasza własność. W użyczeniu jest budynek mini centrum. Filia numer 1, która jest umieszczona w budynku szpitala, to są budynki, gdzie nie płacimy za czynsz. Pozostałe, czyli filia numer 2, filia numer 3, Sowa, płacimy za czynsz, za wynajem pomieszczeń, a Sowa to już w ogóle
przy ulicy Innowacyjnej. W sumie koszt wynajęcia rocznie w ubiegłym roku tych wszystkich pomieszczeń to jest ponad 233 tysiące złotych. I jak znam życie, będzie rósł z okrągła i w roku na rok. Ten slajd pokazuje umiejscowienie tych naszych punktów bibliotecznych na mapie miasta, czyli większość to jest północ. Biblioteka główna, ta czerwona, jest tak powiedzmy w środku i na południu Sowa, która jest oddziałem biblioteki, ale tam nie ma żadnych książek. To nie jest wypożyczalne. No i teraz koszty, jakie biblioteka ponosi. Ten koszt, gdzie jest słowo biblioteka, to są nasze roczne koszty w 2023 roku. Energia elektryczna, energia cieplna, różne koszty eksploatacyjne, wynajem obiektów. I w sumie to daje ponad 404 tysiące rocznie. Przy powierzchni budynku 2000, no niecałe 2200, gdyby zsumować powierzchnię tych wszystkich budynków. Więc koszt funkcjonowania. To też taka dana statystyczna, przeliczenie na 1 metr, to jest prawie 190 zł. Jeśli wybudujemy nową mediatekę, nowy budynek, energooszczędny, w nowym miejscu, gdzie wszystko się zbierze, gdzie nie będziemy płacić za wynajem tych obiektów, które mamy do tej pory, tam są inne koszty energii cieplnej, inne energii elektrycznej, suma wychodzi około 333 tysięcy zł. Czyli znowu, prawie 3,5 tysiąca powierzchni użytkowej budynku, gdzie koszt funkcjonowania to jest niecałe 100 zł, czyli prawie o połowę mniej. W nowym budynku znajdą się właśnie te rozproszone poszczególne miejsca, w których biblioteka funkcjonuje i znajdą się w budynku, który będzie wyglądał jak taki, troszeczkę taka skręcona litera C. Tutaj trzeba by tylko dodać, że likwidacja nie dotyczy chwili szpitala. Tak jak pani dyrektor powiedziała, my tam nie ponosimy kosztów, jeżeli chodzi o najem, natomiast wiadomo, że jest to takie szczególne miejsce i my planujemy, że w szpitalu ta filia pozostanie. Te trzy zdjęcia pokazują, jak będzie wyglądała zaprojektowana biblioteka. Wnętrze przestronne, nowoczesne. To akurat jest parter, gdzie widać książki, wejście na pierwsze piętro. Środkowy slajd pokazuje zewnętrzną część, czyli tą zewnętrzną część litery C, ta górna, a ta dolna to jest wewnętrzna część litery C, gdzie będzie sala do wielkich spotkań, do koncertów, do dużych spotkań z pisarzami, a na zewnątrz, to co widać na tym dolnym slajdzie, to będzie amfiteatr, który też będzie latem dostępny do różnych występów i do różnych zajść, które będzie tam można prowadzić. To, co teraz chcemy pokazać, to jest wizualizacja nowej biblioteki, mediateki, zaprojektowanej przez Biuro Architektoniczne z Łodzi, biuro, które wygrało projekt na nową bibliotekę. Plany poszczególne widać na tych zdjęciach i planszach, które są na sali, a taka wizualizacja to jest to, co zaraz zobaczymy. Z zewnątrz budynek, który ma z jednej strony jest jednopiętrowy, ale wzrasta do dwupiętrowego i ta druga, czyli taka najmniejsza część dwupiętrowa, to jest część, w której czytelnicy nie będą przebywać, bo to jest część opracowania, gromadzenia, dwutygodni, różne takie działy, gdzie nie są potrzebne czytelnicy. Główne wejście to za tymi dużymi literami, które będą do użytku tak naprawdę. Można będzie na nich usiąść, pobujać się, odpocząć. Po prostu będą podświetlone nocą. Wejście na górę, część na parterze, część księgozbioru dostępnego czytelnika nada do wypożyczania wszelakiego rodzaju zbiorów, wszelkich typów zbiorów. Tutaj też taki kącik prasy codziennej, gdzie można po prostu wejść przeczytać. I tu będzie też umieszczony książkomat, czyli urządzenie, gdzie można zwracać książki, kiedy nie ma bibliotekarzy w środku. I wtedy książki automatycznie będą schodziły z kąta czytelnika. Kiedy wyjdziemy z budynku i przejdziemy dalej wzdłuż jego ściany, dotrzymy do kolejnego wejścia. To jest drugie wejście do biblioteki, które prowadzi do oddziału dla dzieci. Czyli część dla dzieci będzie trochę oddzielona od części dorosłej.
Na dole będzie część wypożyczalni dla dzieci i dla maluchów, ale wejście to z krasnoludkami prowadzi na górę. I na górze będą przestrzenie przeznaczone, no to jest mniej więcej to, co jest teraz w minicentrum i to, co jest w sobie. Czyli zajęcia i z komputerów, i z projektowania, i jakieś games roomy, wszystko to, co dzieci, młodzież potrzebują na co dzień, tam będą mogły się spotkać i tam będą się odbywały te różne zajęcia. A będzie przejście również do części dorosłej na pierwszym piętrze i do wind. Gdyby ktoś niepełnosprawny chciał przedostać się na piętro, to właśnie tędy może to uczynić. I tu jest część dalej, część czytelni i takich zbiorów do pracy cichej. Są kąciki, gdzie można poczytać, usiąść z laptopem, poczytać, popracować, podłączyć tego laptopa, znaleźć jakąś poduchę, na której można przysiąść z książkami. Tu będą najcenniejsze zbiory i znowu zejście na dół, na parter. Tak wygląda ta część, ale tutaj też jest pomieszczenie, o właśnie, to jest ta wielka sala, wielofunkcyjna, z każdej strony wejście ma i od strony budynku, i od strony amfiteatru, gdzie można posiedzieć, odpocząć, pogadać z kimś i amfiteatr na zewnątrz. Czyli kiedy latem jest ciepło, można posiedzieć na tych ławach, które będą umieszczone na dole. Ale z boku jest wejście, taka górka, gdzie można też od razu wjechać, czy osoby niepełnosprawne, czy dzieci, na górę do oddziału dla dzieci, ale to będzie też górka przeznaczona do zjeżdżania na sankach zimnych. A powstanie z wykopów, z ziemi pobranej z wykopu. Dookoła duże parkingi. Parkingi, widać te ustawione kostki dookoła. Te parkingi będą, raz, że będzie ich dużo, nie trzeba będzie tak jak teraz czekać, żeby było miejsce, a dwa, będą wyłożone taką ażurową kostką, żeby woda, która deszczowa, nie uciekała do kanalizacji, tylko żeby nawilżała tą całą zieloną, zielony teren, który będzie wokół. A zielony teren wokół, to nie będą wycięte do zera wszystkie drzewa i krzewy, które tam są na tym terenie 3-hektarowym, to będzie dobrze zagospodarowana przestrzeń. Zostaną usunięte tylko te krzaki, które się nadają, czy w ogóle niepotrzebne tam rosną. Zostaną usunięte drzewa, które zagrażają odwiedzającym czy chodzącym tam. Zostanie uporządkowana zieleń, zostanie bardzo dużo drzew w kierunku ulic, czyli Płaskiego i Reja. Będzie ścieżka rowerowa, która będzie prowadziła od ulicy Szczęsnowicza, no, przez różnymi bocznymi odnogami, aż do ulicy Bulwarowej. Będzie dużo ławek, dużo miejsc do posiedzenia, do odpoczynku wśród zieleni i to będzie park, który już jest duży. To nie będzie taka przestrzeń jak na bulwarach, gdzie jest planowany park i on kiedyś będzie, ale kiedy te drzewka urosną, to miną dziesiątki lat. Tamte drzewa już są i one będą tworzyły zieleń dookoła dużego budynku, które raz, że tworzy mikroklimat, dwa, że będzie przyjazna tym wszystkim, którzy tam do nas przyjdą w przyszłości. Tu jeszcze zaplanowaliśmy pomieszczenia, które są bardzo oczekiwane, myślę, w Suwałkach, bo wielokrotnie tutaj wpływały pisma do Urzędu Miejskiego, między innymi placówka również będzie się tam znajdowała. Planujemy również takie studio nagraniowe do różnego rodzaju aktywności cyfrowej dla młodych ludzi, także oprócz tego, o czym mówiła pani dyrektor, oprócz wypożyczania książek, oprócz tej przestrzeni takiej, również dodatkowe pomieszczenia, których w mieście brakuje. No i właśnie, co tam będzie w tym nowym, wielkim obiekcie? Tak jak już mówiliśmy, dostęp do książek, ale nie tylko książek papierowych, bo to będą książki, czasopisma, i e-booki, i audiobooki, i bazy danych, które już mamy, ale będą też takie, które są tworzone albo do których przyjdzie za kilka lat pomysł, że one muszą powstać. Będzie specjalne miejsce dla rodziców z małymi dziećmi, które nie mają się gdzie podziać. Nie będzie takiej przestrzeni, jak to bywa, bo to dla mnie to jest wstyd zupełny, gdzie nie ma dobrego miejsca, gdzie by matka mogła przewinąć dziecko i je nakarmić. Nie musi karmić dziecka w toalecie, bo to urąga w ogóle wszelkiej przyzwoitości. Będzie komfortowe miejsce dla osób starszych i niepełnosprawnych. Już mówiłam o tej górce, przed którą można będzie wjechać wózkiem z dzieckiem, czy wózkiem, kiedy ktoś jest niepełnosprawny. Będą windy, będą dobrze usytuowane przystanki komunikacji miejskiej i dobra odległość między przystankiem a głównym budynkiem i odśnieżona, żeby starsze osoby, które muszą dotrzeć do biblioteki, mogły dojechać i bezpiecznie do tego budynku dotrzeć. Będzie więcej miejsc i możliwość prowadzenia zajęć i rozwijania zainteresowań. To już pan prezydent mówił. Sala kinowa, studio nagrań,
sala kinowa nie do filmów fabularnych, wielkich, tych może najnowszych, ale do filmów dokumentalnych, do filmów amatorskich, takich, które mieszkańcy sami stworzą, będą chcieli je pokazać, do prezentacji zdjęć, do pokazów slajdów. Ta sala będzie doskonale do tego nadawała. Będzie dobre miejsce do spędzenia wolnego czasu, czyli Games Room, miejsce, gdzie można grać w gry i gry tradycyjne, takie planszówki i gry elektroniczne i RPG i wszelkie inne, jakie jeszcze komukolwiek przyjdą do głowy. Harcówka będzie to, co teraz jest. Sowa i minicentrum to jest bardzo potrzebne, ale za te kilka lat, kiedy ten budynek powstanie, to będzie zupełnie inaczej wyglądało, bo i wyposażenie Sowy już będzie przestarzałe i oprogramowanie minicentrum, ale coś, co zastąpi równie, w sposób równie interesujący te dwa działy, będzie tam. Mówiłam o dobrym dojeździe, parkowaniu, będzie dużo zieleni i naprawdę przyjazny park, w który można przyjechać nawet z dzieckiem w wózku, wypożyczyć książkę w wypożyczalni i usiąść z tym dzieciakiem pod drzewem, go posadzić, on tam będzie spał, a matka spokojnie sobie poczyta. To, co było już mówione, że będą niższe koszty utrzymania nowej biblioteki, mediateki od tej starej. Bo to będzie budynek niskoenergetyczny, tam jeśli zauważyliście Państwo, na górze jest zaplanowana fotowoltaika, to też będzie wpływało na koszty. Będzie duża sala na spotkania autorskie, wszelkie koncerty, to już to pokazywałam, taką salę z miejscami, z podestami do siedzenia i z poduchami. Na parkingu będzie usytuowana stacja do ładowania pojazdów elektrycznych, będzie mini amfiteatr. Będzie spotkanie do konferencji, zjazdów dla organizacji różnych. Tych, którzy właściwie na takie spotkanie nie mają miejsca w tej chwili, ale tu będą mogli sobie znaleźć miejsce, umówić się, niekoniecznie za pieniądze wynająć, ale wynająć przestrzeń, którą mogą zorganizować większe spotkanie dla swoich użytkowników, dla tych, którzy potrzebują zainteresowanych. Powstanie na pewno atrakcja turystyczna Suwałk. Nowy budynek, dobrze zaprojektowany, wśród świetnej zieleni, dobrze oświetlony nocą, gdzie przez te wąskie okna będzie światło przebijało, będzie jej widać. Będzie oświetlony napis biblioteka. W środku będzie nareszcie dobrze pokazana wystawa kamieni, która mieści się u nas w bibliotece. No jest w tej chwili w szafach i ktoś, kto trafi na drugie piętro, to te kamienie obejrzy. Ale tam w środku będzie specjalnie zaprojektowana przestrzeń, żeby te kamienie wyeksponować. Co ze względu na Suwalszczyznę, która jest związana no, z geologią, z kamieniami, z lodowcami, no, wydaje mi się, że jest to ciekawym rozwiązaniem i pomysłem. No i teraz, Szanowni Państwo, to co, o co mieszkańcy pytają. Jakie koszty zostały już poniesione na mediotekę? Tu mówi się o fakturach opłaconych za dokumentację projektową i nagrodę w konkursie, bo tak jak Państwo pamiętają, początkiem całej historii był konkurs architektoniczny ogłoszony właśnie na budynek medioteki. Sąd konkursowy wybrał właśnie tę koncepcję, o której mówiła Pani Dyrektor. I nagroda została tutaj przyznana właśnie tej firmie projektowej, która to wykonywała. Później zleciliśmy opracowanie całej dokumentacji projektowej, bo na konkurs wpłynęła jakby koncepcja. Tak? Później to doprecyzowywaliśmy. Wszystkie kwoty, które związane są z tą dokumentacją projektową, to jest 730 687 złotych 38 groszy, ale to jest dokumentacja niezbędna, o tym też będziemy mówić za chwilę, do ubiegania się o środki z Unii Europejskiej. Ponieważ na ten projekt mamy przyznane właściwie do, mamy wpisany ten projekt do kontraktu pomiędzy województwem a rządem i od tych kosztów już poniesionych przechodzimy do tego, co nas czeka. Aktualny szacunek kosztów wynikających z kosztorysów to jest 39 227 tysięcy 295 zł 14 groszy, w tym jest też wyposażenie. Natomiast szacujemy
bo oczywiście kosztorys był na styczeń tego roku. Szacujemy, że wartość całkowita projektu może sięgnąć około 50 milionów złotych. Tak wskazują przetargi, że taka kwota może się pojawić. Całość to są koszty kwalifikowane, które można rozliczyć w ramach projektu. Dofinansowanie, o którym mówiłem, to jest około 40 milionów złotych. Źródłem tego dofinansowania są fundusze europejskie dla województwa podlaskiego, budżet państwa, budżet miasta Suwałki. Oczywiście chodzi tutaj o własne. I tak jak Państwu mówiłem, ten projekt został wpisany na listę przedsięwzięć priorytetowych w kontrakcie programowym dla województwa podlaskiego. Teraz mamy kolejne. Szanowni Państwo, poparcie Rady Miejskiej, poparcie organu staramiącego jest niezbędne, jest niewyobrażalne. Bez radnych zadziało się coś w tym zakresie. Radni raz pochylili się nad tą kwestią ponad półtora roku temu, we wrześniu 2022 roku. Nieczęsto, mówię to z jakiejś perspektywy wielu głosowań, zdarza się sytuacja w sprawach trudnych, w sprawach inwestycyjnych również, a nie tylko w zakresie infrastruktury miasta. Uchwały intencyjne, one są praktyką, by wiedzieć, w jaką stronę zmierzamy, by móc projektować coś dalej bądź zatrzymać się. Nieczęsto zdarza się sytuacja, w której jest zgodność radnych. Jeden głos był sprzeciwu, cztery głosy były wstrzymujące. I co było w tym stanowisku wówczas przyjętym? A więc Rada Miejska widzi potrzebę i popiera inicjatywę budowy nowej siedziby biblioteki jako mediateki. Konkretny zapis, do którego można w każdej chwili sięgnąć. Rada Miejska uwzględnia zasadność co do rozszerzenia zakresu działalności biblioteki w zakresie nie tylko dotyczącym wypożyczeń książek, ale także w zakresie dotyczącym edukacji, działalności multimedialnej, komputerowej, w zakresie działalności wystawienniczej, widowiskowej, ekspozycyjnej, także w kontekście komercyjnym, aczkolwiek tutaj dotyczącym nie płatności za usługi, bo biblioteka co do zasady takich płatności nie stosuje, ale tej działalności, która być może zafunkcjonuje w związku z elementami, które zadzieją się, typu kawa czy soczek, coś co pozwoli zupełnie komfortowo przebywać w tymże obiekcie. Rada Miejska jeszcze podpisując się pod tymi zapisami, zwróciliśmy na jedną rzecz uwagę. Na potrzebę skonsolidowania oddziałów, o czym tu Pani Dyrektor, Pan Prezydent już mówili, oddziałów w jedno swoiste centrum, jak też zoptymalizowania kosztów wszędzie tam, gdzie się da. Zaznaczone zostało również w tym tekście, iż budynek główny nie jest przystosowany. Ten budynek, w którym tu się znajdujemy, nie jest przystosowany do takiej działalności. I w zakończeniu Rada Miejska jednoznacznie odniosła się, wyrażając zadowolenie zainteresowania mieszkańców, prowadzoną już dotychczas działalnością, która w zamierzeniu powinna być szersza. Poproszę o kolejny slajd. Szacowane wydatki, o tym też była mowa. Warto zwrócić uwagę na tą lewą część. Jeśli chcemy prowadzić działalność, a chcemy, i obiekt miałby być niezmieniony, to te wydatki muszą być poniesione. Instytucja MUS-u jest groźną rzeczą. 15 milionów to są środki, które nie będą wzmocnione żadnym dofinansowaniem. Żadnym. Czyli jest to bolesna decyzja. Oczywiście mam świadomość, że decyzja bolesna jest także i wszyscy mamy po prawej stronie. Jednakowoż wydając te pieniądze, 10 milionów, powodujemy zupełnie nową jakość, zupełnie nowe uwarunkowania. Po lewej stronie na pewno tych parkingów, o czym Pan Prezydent mówił, nie przybędzie. Nie przybędzie kubatury, nie przybędzie warunków, nie przybędzie nowych standardów, jeżeli chodzi o energetykę, jeśli chodzi o, prawda, środki odzyskiwane w ogrzewaniu, w dostępie do wody i tak dalej. Ten obiekt póki co, a jest to praktyką prawie, że stałą, wzywa i prosi o pomoc, ustami oczywiście kierownictwa, poszczególnych naszych jednostek. Pec, który coś łączy ze sobą, by nie zalewało. Pojawia się kwestia zarządu dróg i zieleni, jeśli chodzi o parking, który się zapada i tak dalej. Dlatego też
przyglądamy się temu, co się dzieje, Szanowni Państwo, w przestrzeni, a ta przestrzeń nie jest zbyt odległa. Łomża idzie w tempie piorunującym. Bardzo, bo jest w bardzo podobnej sytuacji jak my. Wobec tego nie ma wątpliwości, że w momencie, kiedy nie podniesiona zostanie rękawica, by pozyskać te pieniądze, to tak naprawdę one w mieście nie zostaną. One po prostu do nas nigdy nie dotrą. Poproszę o kolejne. No właśnie. Funkcje medioteki, to co widzimy w istocie jest prawdą, już było to przytaczane. Interaktywne MIDI Centrum, jakkolwiek byśmy nie nazywali, wiemy, że mówimy o instytucji. Chociaż na tym filmiku widzieliśmy co chwilę książki tak naprawdę, ale tam tych przestrzeni, możliwości zafunkcjonowania będzie bardzo dużo. I dzisiaj, kiedy komentarze do mnie też jako przewodniczącego Rady docierają, czy na pewno obiekt jest potrzebny, jeżeli dzisiaj w smartfonie mamy wszystko? Obiekt jest potrzebny, bo są osoby, które chcą z tym smartfonem siąść wśród innych, które chcą spotkać z rówieśnikami. To nie ma tak, że w samotności realizujemy swoje życiowe marzenia i życiowe sprawy. Przy okazji, tworząc zupełnie nową jakość w przestrzeni publicznej, chciałbym też zwrócić na pewne rzeczy, powtarzając je lub odkrywając niejako na nowo, że my tutaj próbujemy przy okazji doprowadzić wszyscy, a więc jako mieszkańcy, jako samorząd, do ożywienia pewnej części miasta, która tak naprawdę nie żyje. Łącznik pomiędzy osiedlem Północ a Starówką i częścią południową to jest taki rozjazd. I wiemy doskonale, że ta przestrzeń chyba woła też o pewne mądre rozwiązanie. Jest to wykorzystanie potencjału przyrodniczego. Jakkolwiek byśmy do tych kwestii nie podchodzili, to wiemy, że otoczenie jest wyjątkowe. Dostępność, o czym była mowa, parkingowa, dostępność komunikacyjna, no to rzeczywiście aż trudno byłoby wskazać inne miejsce, które to umożliwia. Wreszcie to, co może stać się z udziałem tego obiektu i tej bazy i tych osób, przecież tu się nie mówi o rozbudowie stanu zatrudnienia, jakichś nadzwyczajnych sytuacjach. To jest mowa o zagospodarowaniu tego, co jest, z elementami dodatkowymi. To będzie z pewnością wcześniej czy później także oferta wakacyjna, feryjna, półkolonii i tak dalej, co nie może być realizowane w tym zasobie. To jest największe pomieszczenie, jakie ma biblioteka, w którym jesteśmy. To wyobraźmy sobie, jaki wielki stopień trudności organizacyjny jest. Lekcje dla szkół, które tu przychodzą, lekcje językowe, pewnie Państwo wiecie, że w dalszym ciągu tutaj są osoby, które pobierają też naukę języka polskiego jako obcokrajowcy. I wreszcie w tej części na koniec te słowa używam, ale warto na nie zwrócić uwagę. Może to być w najbliższej perspektywie jedyna inwestycja w mieście. Mówię to ze smutkiem, ale taka może być prawda. Z uwagi na to, że oczekiwane środki KPO, o których dużo mówimy, będą ukierunkowywane na rozwój gospodarki, na innowacje, na cyfryzację, na środowiskowe aspekty, na zdrowie. Nie ma tam dróg, nie ma chodników, nie ma obiektów użyteczności. Wobec tego tą świadomość też trzeba mieć. Jeszcze zatrzymując się przez chwilę przy planowanych korzyściach, chcę powiedzieć, że wydatek oczywiście, ja mówię to jako wieloletni samorządowiec, jest wielki. Znalezienie 10 milionów nie jest rzeczą prostą, bo na takim poziomie mniej więcej się znajdujemy, aczkolwiek w tym jest wyposażenie, to miejmy świadomość, że to jest też wielka rzecz na starcie, a nie, że trzeba byłoby czekać na uposażenie dopiero, które miałby następować dzień po dniu czy rok po roku. Pozwolę sobie przypomnieć coś, co Państwo, do czego dotrzecie jednym, dwoma kliknięciami. Ile jest mediatek w kraju? 1, 2, 15. Ja pozwoliłem sobie dotrzeć do 24, obserwując, jak one wyglądają. Warszawa, Wrocław, Poznań, Łódź, Gdynia to standard, bo to są duże środowiska, nic nam do porównywania. Ale skoro jesteśmy miastem średniej wielkości, to chętnie spojrzymy na Piłę, Piotrków, Trybunalski, Ostrów Wielkopolski, Włocławek, Sosnowiec, Tychy, Przemyśl, Nysę, Puławy. Ale są jeszcze inne miasta, typu Tczew, Wieliczka, Jastrzębie-Zdrój, Mrągowo, Grodzisk, Mazowiec i Niepołomice. Można? Można, ale oczywiście trzeba odwagi. Trzeba też dobrej komunikacji, na czym nam bardzo zależy, by się nie okazało, że działania idą w kierunku wielkiego obiektu, który nie będzie wykorzystywany. On z pewnością wykorzystywany będzie.
Poproszę jeszcze, chyba dwa slajdy będą przed nami. Działania informacyjne, te, które Państwo widzicie, a więc na stronie biblioteki, w materiałach bibliotecznych, w filiach i tutaj w Bibliotece Głównej. Spotkania z młodzieżą w szkołach podstawowych, docelowo, w szkołach podstawowych, docelowo także podstawowych. Także debaty, które będą przewidywane, także rozmowy w gronie radnych. Radni też mają wątpliwości. To nie jest tak, że wszyscy jesteśmy bardzo na tak lub wszyscy jesteśmy bardzo na nie. Te wątpliwości pozwalają przygotowywać się jeszcze lepiej do podejmowania decyzji. Jest jakaś instytucja poczty pantoflowej, są jakieś środowiskowe spotkania, NGO-sy, seniorzy i tak dalej. To wszystko przewidujemy. I na następnym slajdzie, kiedy mówimy o konsultacjach społecznych, to w istocie najbliższe spotkanie już niebawem, bo za tydzień w środę odbędzie się 12 czerwca spotkanie. Owe konsultacje potrwają do końca miesiąca lipca. A te spotkania, o którym już zdążyłem po trosze wspomnieć, a więc Szkoła Podstawowa nr 11, między innymi, jak także Szkoła Podstawowa nr 4, będą bardzo istotne, bo usłyszymy z pewnością kolejne opinie, tym razem od młodszego naszego pokolenia. Dlaczego na tym bardzo zależy? Z uwagi na to, że jest przychylność państwa polskiego, nie ma żadnej wątpliwości, bo inaczej tych środków byśmy nigdy nie mieli szansy pozyskać na mediateki, jako zupełnie innej, bardzo atrakcyjnej formy dotarcia do dzieci i młodzieży. Z czym? Z wiedzą, z ofertą kulturalną, z kreatywnością i tak dalej. I jest to element, który wydaje się, panie prezydencie, jak rozmawiamy w samorządzie o tym, czego brakuje młodzieży, jak rozmawialiśmy, by sala, jedna z sal sokowskich, prawda, była do dyspozycji, to bez wątpienia zapotrzebowanie na miejsce, w którym mikrofon mógłby funkcjonować, czy kamera. I nie w pojedynkę, tylko w grupie. Jest odpowiedzią na te oczekiwania. Miejmy nadzieję, że trafną, ale przed nami jeszcze wiele rozmów, przed nami z pewnością jeszcze wiele spotkań i każdy komunikat będzie bardzo istotny. Oczywiście mamy świadomość, że nie muszą to być proste pytania i proste kwestie, ale rozwiązania powinny być oczywiste i bardzo nam zależy, kończąc to powiem, by ta komunikacja, te rozmowy opierały się na konkretach, bo one są niezbędne i już zupełnie zamykając powiem, że te konsultacje, które mają miejsce, są jedyne w swoim rodzaju. Ja nie przypominam sobie, żebyśmy konsultowali w zakresie inwestycji aż tak daleko, chociaż z budową akwaparku i SOP-u pewnie Państwo jako środki masowego przekazu i przedstawiciele, pamiętacie, łatwo też nie było. Nawet pamiętam w sprawie gospodarczej kiedyś rozmowy dotyczące McDonalda. Nie wiem, czy Państwo aż tak daleko wszyscy pamiętamy, jak trudne były te rozmowy. Nie da się konsultować pewnych rzeczy typu budowy dróg czy chodników, bo one stają się oczywiste. Ta rzecz mogłaby być oczywista, ale żeby nie było emocji, rozmawiamy i z pewnością będziemy rozmawiać. Zapewniam jako przewodniczący suwalskiego samorządu i myślę, że tu jesteśmy. Panie dyrektor, panie prezydencie. Dziękuję. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do pytań, ja jeszcze króciutko podsumuję. Pan przewodniczący mówił o tym, że 12 w akwaparku w sali konferencyjnej o 16.30 zapraszamy na konsultacje. Do tych konsultacji i do takiego wyrobienia sobie, bo ciągle to pytanie, po co nam mediateka, pewnie będzie się pojawiało, potrzebna jest wiedza. Dzisiaj staraliśmy się Państwu tą wiedzę w sposób obiektywny, pokazując wszystkie kwoty, przekazać. Jeżeli Państwo mają pytania, jesteśmy do dyspozycji. Mamy, bo taką niepełną wiedzę mamy mimo wszystko. Czy miasto będzie musiało wziąć na ten cel kolejny kredyt? Czy mniej więcej wiemy jaki? Mówimy o wkładzie własnym? Tak, no, tak. Zobaczymy. Jesteśmy w przededniu, mówi się o tym już gdzieś tam rząd zapowiada zmianę w ogóle finansowania, jeżeli chodzi o samorządy. Także zobaczymy, jak to będzie się przekładało na nasze finanse i czy trzeba będzie rzeczywiście tutaj posiłkować się kredytem, czy być może ten nowy sposób finansowania samorządów pozwoli nam po prostu wziąć to z zasobów własnych. Czy wiemy już co, jeśli, to co z tym budynkiem będzie, jaka jego przyszłość? Znaczy, zastanawiamy się.
bo to dotyczy tego miejsca, no tak jak mówiliśmy, budynek nie jest specjalnie funkcjonalny. Pewnie w momencie, kiedy otrzymamy już dofinansowanie na mediotekę, będziemy się zastanawiać, jaki będzie dalszy los tego budynku. Na sprzedaż, czy? Być może, no to jest decyzja Rady Miejskiej, Radnych i zobaczymy. Ze strony oponentów silny głos padł podczas kampanii wyborczej. Jacek Muszkiewicz, kandydat na prezydenta, wskazał na wykorzystanie łaźni, kamienicy przy ulicy Kościuszki 45 oraz szkolnych bibliotek, żeby je wyposażyć i udostępnić wszystkim. Wtedy sieć bibliotek byłaby rozsiana po całym mieście. Jeżeli możemy wrócić tam, gdzie są metry kwadratowe, to zaraz pewnie jesteśmy w stanie się odnieść, bo proszę zauważyć, że w tej chwili troszkę do przodu, dwa slajdy. Oto. Obecna powierzchnia wszystkich siedzib biblioteki to jest ponad 2000 metrów. Budynek starej łaźni jest po prostu budynkiem za małym. Nie ma szans, żeby tam biblioteka z tymi wszystkimi filiami się zmieściła, tym bardziej, że proszę zauważyć, że docelowo mediateka to jest prawie 3500 metrów. Czyli do tego, co już mamy, dodajemy no 1300, prawie 1300 metrów. Kamienica przy Kościuszki 45. Kamienica przy Kościuszki 45. Wydaje mi się, że te dwa budynki chyba nie byłyby w stanie pomieścić wszystkich, całej biblioteki i wszystkich. Mogę odpowiedzieć? Były kiedyś takie rozwiązania, że były takie biblioteki publiczno-szkolne. To było w gminach, w szkołach gminnych. Funkcjonowały, zdarzało się do czasu, kiedy istniała szkoła. Szkoły pozamykano, nie ma bibliotek. I wtedy ludność tego terenu pozostaje bez niczego kompletnie. Są takie, gdzie to pozostało i dzieje się to tam w taki sposób, że no, dzieci przychodzą, no bo są uczniami tej szkoły. Rodzice no, jeszcze przychodzą, bo dzieci no to przyjdą do biblioteki. Pozostali mieszkańcy nie przychodzą, bo do szkoły nie przychodzą. Biblioteka szkolna jest czynna wtedy, kiedy działa szkoła, czyli do godziny 12-14 koniec. Wakacje jest nieczynna. Także rozwiązanie połączenia biblioteki publicznej ze szkolną w obecnej rzeczywistości nie jest dobrym pomysłem. Wracając do kosztów, te 10 milionów, jeżeli to rzeczywiście, to przecież nie jest duża kwota, i to tym bardziej, że to będzie na 2-3 lata budżetowe pewnie. Etapowanie. Także tutaj no, ja widzę, że przekonywanie przekonanych chyba te konsultacje, można tak to nazwać. Wystarczy jedna uchwała nowego samorządu, bo poprzedniego już mamy, pozytywną, i to by było na tyle chyba. Co? Panie dyrektorze, jeśli mogę. Nie ma wątpliwości, że rozmawiać trzeba. Nawet powtarzając te same kwestie, te same argumenty i odpowiadając być może na te same pytania. Ale to jest szacunek dla mieszkańców, dlatego że ich niezadowolenie czy pretensje nie są naprawdę wspaniałym momentem w funkcjonowaniu każdego z samorządowców. I o to staramy się zadbać. Natomiast komunikat o tym, dlaczego nie remontujemy tego, powinien wybrzmieć. Po prostu powinien iść w eter. Dlaczego nie jest to Kościuszki 45? Dlatego, że adaptacja tego budynku na potrzeby mediateki to jest szaleństwo. Mówię z całą świadomością. I bez dofinansowania? Bez dofinansowania, przecież nie ma. Podobna sytuacja, kiedy analizowaliśmy, panie prezydencie, czy tam może żłobek ulokować jednak. Też taki był wariant. Kiedy poszukiwaliśmy miejsca lokalizacyjnego dla żłobka, to również braliśmy pod uwagę, poszukując czegoś na potrzeby mediateki. Adaptacja, przeróbki są bardzo kosztowne i nie spełniają tych oczekiwań. I stoimy w miejscu, bo dofinansowania nie ma. Natomiast odnosząc się do pytania, skąd wziąć te 10 milionów, oczywiście, że to jest trudna materia, ale dajemy czasowi czas. Wczorajsze rozmowy pana prezydenta akurat mediateki nie dotyczyły, jeśli chodzi o sejmik wojewódzki, ale rozmowy w wielu sprawach. Partnerstwa trzeba będzie szukać i środków, i być może w międzyczasie wykreują się zupełnie nowe projekty, które umożliwią. W projekcie budżetu na ten rok nie ma budowy mediateki. Wiemy, że tych środków nie zabezpiecza się. Dopiero w miesiącu listopadzie, kiedy będziemy mieli
za sobą mnóstwo rozmów i poszukiwań, będziemy wiedzieli, na co nas stać. Ale to byłby, jeżeli skończy się to powodzeniem, jeden z wielu etapów, bo cykl z pewnością byłby wieloletni, żeby dźwignął taki ciężar budżet w przypadku, gdyby jakieś kłopoty były z dofinansowywaniem, w co jednak wierzymy, że uda się jakieś środki jeszcze znaleźć. Te konsultacje w sprawie Mediateki nie są pokłosiem braku konsultacji w sprawie LOGA, bo jednak no, dużą krytyką mieszkańcy się wypowiedzieli, że LOGO powstało bez konsultacji. Nie, ja bym chyba nie wiązał tych dwóch spraw, bo to są sprawy zupełnie inne. Natomiast rzeczywiście to jest taka pewna refleksja nad debatą, która i tak się toczy. Tak? My mamy świadomość, że jest taka debata, może nieformalna, gdzieś tam tocząca się na forach internetowych, czy kolejny kubaturowy budynek taki duży jest w Suwałkach potrzebny. I chcemy się spotkać z mieszkańcami i im to wyjaśnić. Myślę, że jeżeli pokażemy takie dane, jak dzisiaj zostały pokazane, w sposób obiektywny, bez emocji, to mieszkańcy też będą mogli wyrobić sobie zdanie. A pani dyrektor jest po konsultacjach z uczniami, gdzie pokazywała pewne zalety tego nowego rozwiązania. No i efekt jest taki, że większość tych młodych ludzi powiedziała: OK, robimy. A to jest przecież dla nich, i jeżeli ta perspektywa ileś tam letnia, no to jest dla tego pokolenia, tak? A kiedy zapadnie taka ostateczna decyzja, budujemy albo nie budujemy? Znaczy, też, tak jak pan przewodniczący powiedział, dajemy sobie troszkę czasu. Myślę, że kilka miesięcy jeszcze mamy do naboru. I wierzymy w to bardzo mocno, że wszelkie rozmowy z mieszkańcami dadzą efekt pozytywny. Więc myślę, że te kilka miesięcy jeszcze spokojnie czasu mamy. Czyli ja rozumiem, że ta inwestycja będzie rozpocznie się w następnym roku, tak? Jeśli się rozpocznie. No to na pewno. Myślę, że nie wcześniej niż w roku 2025. Nie chcę przedłużać, ale jedno jeszcze pytanie takie skromne, bo byłem w 2015 przy opatrzeniu i centrum wspomnianego tutaj i był taki fajny kura optymizm, że o, zrobiliśmy taką super cudowną rzecz, no, pamiętam wypowiedzi pana Radnego, ówczesnego Pająka. I wszyscy się cieszyli, teraz widzę, że od 2015 to milicentrum jest zalewane. Jestem no, może za młody, żeby to pamiętać, ale zakładam, że w 96, kiedy była przeprowadzka tutaj, to ówczesne władze też tryskały takim optymizmem, o super, będzie fajnie, będzie taka cudownie, świetny pomysł, jedziemy z tym. A się okazuje, że on zalewa, że budynek niefortunny i się nie nadaje na bibliotekę. Skąd, jak ja to powiedzieć, założenie, pewność, nie wiem jak to określić, że to podejście teraz będzie, że to będzie sukces, że to będzie właśnie to. No można powiedzieć, że to 3 razy szczęście, tak? Ale skąd, co nam daje już gwarancję jakieś, że to się uda? No już odpowiadam. Biblioteka w Suwałkach powstała w 1945 roku. Początkowo to były jakieś wynajmowane pokoiki. Jadwiga Towarnicka, jej imienia jest ta sala, w której jesteśmy, wymogła i wywalczyła na ówczesnych władzach miasta wybudowanie nowego budynku zaprojektowanego dla potrzeb biblioteki. To jest ten budynek, w którym w tej chwili przy ulicy na Niemczakiej jest strefa. Budynek specjalnej suwalskiej strefy ekonomicznej. Ja w historii przeczytałem tak jak państwo. No i ten budynek już był za mały na bibliotekę. Stąd następna dyrektorka biblioteki, Miszkielowa, szukała innego rozwiązania. Nie rozbudowano tamtego budynku, mimo że w planach było tak, że ten, który był i miał powstać obok następny. Tego nie zrobiono, natomiast dano jej do wyboru ten budynek, który niszczał, który nie był do niczego przystosowany. Stała ruina, niewykończona. Czyli nie był zaprojektowany do potrzeb biblioteki, tylko do szkoły tańca. Tam na dole, w piwnicach, na parterze były umieszczone łazienki. Łazienki, jedna obok drugiej dziesiątki łazienek, no bo potrzebne było użytkownikom. W tej chwili tych pomieszczeń nie da się przeznaczyć, nie wiem, na salę do ćwiczeń dla dzieci, do nie wiem, jakiegoś działania, bo to są za małe pomieszczenia. Stropy, które wtedy były zaprojektowane dla szkoły tańca, gdzie mieli pląsać różni użytkownicy, były wystarczające, ale po to, żeby tu przechowywać na nich książki, które są ciężkie, już są do niczego, bo są za słabe. Więc jeśli zaprojektujemy budynek, który będzie do tego celu,
z taką nośnością sprawów, z takim podziałem pomieszczeń, które będzie można wykorzystać teraz do tej działalności, która jest w bibliotece i z pomysłem na parę lat, ale będzie można je łatwo zmodyfikować do nowej działalności, kiedy się zmieni funkcjonalność biblioteki. I wydaje mi się, że takie rozwiązanie ma sens. Ten teren już jest miejski, co robicie? Tak. Znaczy on zawsze na pewno miejski. Trochę użytkowany przez innych. I rzeczywiście wszystkie filie zostały zlikwidowane. Dlatego, że pytam, bo padały deklaracje, że być może filia numer 3 zostanie na kanale, bo jednak jest to troszkę dalej niż cała część pozostała miasta. Tymczasem na razie widzę, że wszystkie filie, tak? Bo zakładam też taką sytuację, jest bardzo wielu czytelników, o czym słyszę, że starsze osoby powolutku sobie spacerkiem z osiedla drugiego gdzieś skądś przychodzą. Nie obawiają się Państwo, że te osoby nie dotrą tam, bo tam jest trochę za daleko, trochę nie po drodze. To nie jest takie miejsce dla wszystkich dobre. Zgadza się, jest taka możliwość, ale są jeszcze pomysły za parę, że taka nie wybuduje się w ciągu za te kilka lat będzie. Ja mam kilka pomysłów, które mogę rozwinąć i zobaczymy, co z tego wyniknie. Po to, żeby zapewnić ludziom dostęp do książki. Do imprez nie, bo na imprezy większe, to i tak jak w filiach teraz, to jest za mało miejsca, muszą dotrzeć do jakiegoś większego, no tutaj za małego obiektu, ale tamtego dużego, gdzie wszelkie te działania będą. Ale po to, żeby książki wypożyczyć, to będzie można, czy punkty biblioteczne, czy jakieś tam rozwiązania. Dowód do domu. Książka na telefon. Tak, są takie możliwości. To ja jeszcze, jeżeli pani redaktor pozwoli, absolutnie książka na telefon i dowód do osób z niepełnosprawnością ma zastosowanie. Absolutnie to ma miejsce. Owa Kamena to moje osiedle, to mój blok. Wobec tego mam świadomość, że ta bliskość dla mieszkańców jest ważna. A mieszkańcy, kiedy przychodzą na dyżury, a przychodzą z różnymi sprawami, ten wątek mediateki też się pojawia. Mówią, dlaczego na osiedlu Franciszkańska nie ma biblioteki? Zasadne pytanie. I absolutnie nie o to chodzi, żeby przekonywać, że się mylą. Stąd też ta lokalizacja jest takim uśrednieniem. A skoro będzie bardzo łatwy dojazd, dla seniorów nieodpłatny, dla młodzieży uczącej się, studiującej nieodpłatny, jeśli chodzi o komunikację miejską, użycie suwera, naszych środków lokomocji, jeżeli chodzi o pojazdy udostępniane, to ułatwi. Czy załatwi do końca, nie wiemy, ale ta optymalizacja zaproponowana tutaj kosztów musi się obronić. To muszą być jakieś ewidentne oszczędności, żebyśmy byli w stanie podjąć taką decyzję. Ale wierzymy, że to nie ograniczy dostępności. To jest bardzo ważne. Tutaj finanse, tak jak pan przewodniczący powiedział. No niestety rzeczywistość jest brutalna i ten wkład 10-milionowy wymaga też pewnych oszczędności. No niestety, to trzeba położyć na szali jedno i drugie, ale myślę, że też, tak jak pan przewodniczący mówił, Suwałki nie są aż takim dużym miastem. Mówimy, że 15 minut dojedzie się wszędzie. Mamy sieć autobusową, mamy suwery, mamy hulajnogi elektryczne też. Mnóstwo środków komunikacji, także myślę, że jesteśmy w stanie pogodzić jedne i drugie. I tak jak pani dyrektor powiedziała, że są też pomysły na ułatwienie dostępu, szczególnie osobom starszym, niepełnosprawnym. Tak. I będzie można więcej na pokolenie przyjąć dzieci, bo teraz na przykład nie liczę, to tak, 10 tak, dzieci. Ale ty się śmiejesz, ale zadzwonić, zapisać, to jest walka, prawda, przed tym. Znaczy, to jest, tu proszę zauważyć, że półkolonie organizuje Rosję, który ma bazę lokalową. Organizuje SOK, który ma bazę lokalową. Biblioteka jedna sama. No wiem, że walka jest z Milicentrum o miejsce na. No bo biblioteka ma bardzo ciekawą ofertę i dlatego wszyscy chcą do nas. Tylko nie ma warunków. Tylko nie ma gdzie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie. Szanowni Państwo, ta prezentacja wraz pewnie z tym filmem, który był w prezentacji w przeciągu 30 minut pojawi się na stronie urzędu, także będzie dostępna. I wizualizacja obiektu. I apel do Państwa, żeby poinformować mieszkańców też o tym spotkaniu konsultacyjnym. Żebyśmy, tak jak pan redaktor mówi, nie przekonywali przekonanych. I zapraszamy. A ja zapraszam na noc bibliotek już w sobotę od godziny 16.